To dobrze. Ma wiele talentów. Na pewno posługuje się piórem równie sprawnie jak mieczem. Chcę, żeby tu został, studiował dalej różne nauki, także kung fu. Ty jesteś wolny, Wai Jin. Tak jest, panie. Wei Feng? Tak, panie. Obok ciebie czekają Xin Kuei Kam, mongolski bohater oraz starszy mnich. Sprawdź, jak walczą. Tak, panie. Dawać mongolskiego wojownika. Brawo, doskonale walczysz. Cieszę się, że moje skromne umiejętności ci się podobały, panie. Podejdź, Wei Feng. Tak, panie. Wei Feng, tak, panie. Ang San Kuei coś knuje. Słyszałeś o tym? Byłem zajęty nauką, o niczym nie słyszałem. Wei Li odszukuje wojowników wiernych poprzedniej dynastii. W przyszłości może wywołać bunt. To są buntownicy desperaci. Jest jednak jeden ród, który dotąd się nie zbuntował. Jaki to ród? Ród Qian z regionu Jianbei. Porozumiewają się po cichu z Wu Li. To potężna grupa buntowników. Jeśli planują bunt, należy go stłumić. Ale nie mamy dowodów. Gdybyśmy od razu wysłali wojsko, ostrzeglibyśmy ich i skutek mógłby być odwrotny. Bardzo mądrze. Wyślę cię tam, żebyś się więcej dowiedział i zebrał dowody. Jestem skromnym sługą i mogę nie dać rady. Jesteś uczonym i wojownikiem z rodu Hanów. Urodziłeś się do tego. Jeśli wykonasz zadanie, zostaniesz sowicie wynagrodzony. Panie, to rozkaz. Tak jest. Masz wyruszyć do prowincji Ciping i sprawdzić, czy grozi nam bunt Tianów. A następnie wrócić z raportem. Tak jest, panie. To wielka odpowiedzialność. Jeśli nie wrócisz w ciągu 3 miesięcy, twój ojciec straci stanowisko. Po pół roku uwięzimy twoją rodzinę, a po roku stracimy wszystkich.
Ty. Uczę tyle lat, a tak podłej dziewczyny jeszcze nie widziałem. Tak nie może być. Nie uczyłem jej niczego złego, a ta rzuca miseczką z ryżem. Proszę jej nie uczyć. Na pewno. Nie ucz już więcej. Wracaj do domu i czekaj na śmierć. Co za brak szacunku. Głupia dziewczyna, jak śmiesz porzucać naukę i bić nauczyciela? Nikogo nie biłam. Jesteś stary i niezdarny. Przewracasz się od byle czego. To już jest bicie. Idź, bo naprawdę oberwiesz. Rzeczywiście zasłużyłeś na solidne lanie. Co to ma znaczyć? Jesteś nauczycielem? Tak. Ale teraz bije się nawet nauczycieli. Konfucjusz przewraca się w grobie. Czemu wspominasz o Konfucjuszu? Mów najpierw o sobie. Uczyłeś ją, że ma być dobra dla ludzi? Tak. No to chyba marnie ją uczyłeś. Co? Jest pełna złości. Chcę nawet cię pobić. Co to ma znaczyć? Marnie się spisałeś. Źle wychowujesz cudze dzieci. Może jednak zasługujesz na bicie. Bzdura. Nie warto dyskutować. To śmieszne. Szkoda nerwów. Taki mój los. Weź jeszcze parasol. Daj mi to. Idź, panie. Stój. Jak się nazywasz? Na imię mam Fon, na nazwisko Wei. Dziwne, długie nazwisko. Niedługie. Po prostu Wei Fon. To po co tyle było gadać? Tak się mówi elegancko. Nie rozumiesz tego. Może zapytasz o moje nazwisko? Mów. Jestem Qian Jiji. Pierwsze imię Ji, drugie imię Ji. Mówią, że w domu u Jena jest niegrzeczna dziewczyna. To pewnie ty. Kto tak mówi? Dam mu po gębie. Nikt nie musi mi tego mówić. Wygoniłaś pewnie z 18 nauczycieli. Nie znoszę go. Ale nie musiałaś go bić. Jeszcze słowo i sam oberwiesz. Nie oberwę. Nie? Nie jestem twoim nauczycielem. Po co mnie bić? Jak ty się zachowujesz? Czy jesteś uczony? Możesz być moim nauczycielem. Za nic. Za nic? Dlaczego? Musiałabyś się do mnie zwracać, pani Wei. Nie ma mowy. No to nic ci z nauki. Hej, grubasku. Będziesz mnie uczył? Nie. Dobrze. Powiem ci, jak będzie. Jeśli odmówisz, uderzę cię 3 razy. A potem... Pozwolę ci odejść z domu Cienów. Radzę panu jednak zostać. Za nic. Wei? Panie Wei, bardzo proszę. Dobrze. Ale od dziś masz być grzeczna. Szanować nauczyciela, słuchać uważnie, ciężko pracować i... I nigdy nie bić nauczyciela, tak? Wujku Chan, mam nowego nauczyciela. To jest pan Wei. Gdzie moja mama? Gigi? Znowu rozrabiasz? Czemu nie uczysz się u siebie? Mamo? Ciociu?
Znów mam nowego nauczyciela. Nowego? A gdzie pan Won? To bezużyteczny staruch. Przegoniłam go. Gigi, jak twój dziadek o tym usłyszy, będzie bardzo zły. Dziadek? Powiem mu, nie będzie zły. Panie Wei, to moja mama, a to ciocia. Wei Fon, do usług. Przyszedł stary pan. Świątynia została odremontowana. Zbiory na południu były dobre. Dziadku? Witam obu wujów. Dziadku? Dziadku, napij się herbaty. Panie Wei, jesteśmy wpływową rodziną i nie potraktujemy pana źle. Dziękuję. Ale panuje u nas ścisła dyscyplina. Ma pan wstęp tylko do pokoju do nauki, a na podwórzec za domem i dalej już nie. Proszę nie wchodzić do bocznego ogrodu. Rozumiem. Jęczen, zaprowadź go. Pójdę z nimi. Gigi? Proszę. Teściu, zepsułeś ją. Ojcze, czy ten nauczyciel nie jest za młody? Gigi jest młoda i niedoświadczona. Obawiam się. Wiem. Ale poprzedni nauczyciele byli za starzy. Liczę, że ten będzie lepszym nauczycielem. To pracownia wuja. Broń w miejscu nauki? W wolnych chwilach wuj trenuje kung fu. Proszę. Taniec Feniksa? Tu mieszkają mama i ciocia. Proszę tędy. Tu pewnie mieszka czwarty wuj. Prosimy dalej. Panie Wei, oto wejście do bocznego ogrodu. Tam odpoczywa stary pan. Tam ma gabinet. Panie Wei, tutaj. Wujku Chen, idź przodem. Ja zostanę z nauczycielem. Idziemy, panienko. Musi pan uważać, bo jeszcze kiedyś pan wpadnie do wody. Rozumiem. Proszę. Jeszcze jedno. Byłabym zapomniała. Tu się bawiłam w dzieciństwie i tu trenuję kung fu. Panienko, już mnie bijesz. Tu będzie pan spał.
A tu mamy się uczyć. Jak pan zamierza mnie uczyć? Otwórz książkę i powtarzaj za mną. Mengzu poszedł do cesarza Liu Wei. Cesarz powiedział: przyszedłeś z daleka. Czemu nie powtarzasz? Patrz w książkę, nie na mnie. Jest pan dziwny. Dziwny? A to dlaczego? Jest pan inny niż tamci. Niż kto? Niż 18 nauczycieli, których przegoniłam. Więc jestem 19. Powtarzaj za mną. Cesarz powiedział: przyszedłeś z daleka. Czy coś grozi mojemu krajowi? Mengzu odparł: dlaczego o tym rozmawiać? Proszę patrzeć. To nie pora na trening kung fu. Czemu? Kiedyś nauczę i pana. Teraz uczę cię czytać. Panienko, wykończysz mnie. Pomogę panu. Dziadek, chcę, żebyś się uczyła. Ale tylko kung fu daje siłę. Dzięki niemu przegoniłam tych 18 durniów. Jednego, drugiego, wszystkich. Warto wiedzieć, że w książkach jest więcej mądrości. I co jeszcze? Nauka rozwija inteligencję i zrozumienie świata. Pozwala być grzecznym i dobrym dzieckiem. Uczy nas, co to przyjaźń, co patriotyzm. Uczy wierności, posłuszeństwa wobec starszych, uprzejmości, grzeczności i skromności. Tym się nie da walczyć. Więc uważasz, że świetnie znasz kung fu i jesteś niepokonana? Dobrze. Pozwól. Świetnie. Zaczynajmy. Ty walczysz siłowo. To nie jest kung fu. Siłowo? Przerzucisz ten listek bambusa za mostek? To łatwe. Nie dałaś rady nawet listkowi. Czy ty w ogóle masz siłę? Jeszcze cię nie przekonałem? A jak pan to zrobi? Jak tak można? Nadziałem listek na patyk i przerzuciłem go bez trudu. Nadal się nie poddajesz? Rozumiem, o co chodzi. Sam liść może zwiać byle wietrzyk, ale gdy dodać patyk, całość leci niczym strzała. Dobrze. Ucz się więcej, rozwijaj umysł. Wracajmy do nauki. Bo dziadek cię ukaże. Spokojnie, on mnie bardzo kocha. To właśnie on uczył mnie kung fu. On zna kung fu? Jakie style? Zadaje ciosy energetyczne. Czy to właśnie... trenowałaś przed chwilą? Nie, to wygląda tak. Gdy dziadek schwyta kogoś ręką albo nogą, jest już po nim. To właśnie jest cios energetyczny.
Potężny. Dziadek nauczył mnie tylko trochę. Cała wasza rodzina trenuje te ciosy? Nie. Poza dziadkiem znaję dobrze tylko niejaki... Ten Nanshen. Co pan na to? Spróbujemy się znowu? Co ja na to? Chodźmy na lekcję pisania. Na lekcję pisania? Pracuj dalej. Kopiuj te znaki, ale mniejsze. Proszę mi pokazać. Nie wierć się. Staraj się skupić. Próbuj. Nie tak. Pędzelek trzyma się tak. I nie garb się. Patrz tutaj. Musisz odprężyć rękę. O, właśnie tak. Patrz i kopiuj. Panienko, pora na lekcję. Przerwij trening. Wolę lekcję pisania niż czytania. Tak czy siak, przyjdź. Jeśli nie wrócisz w ciągu 3 miesięcy, twój ojciec straci stanowisko. Po pół roku uwięzimy twoją rodzinę, a po roku stracimy wszystkich. Panie Wei, dobrze się pan czuje? Tak. Wybrałem się na spacer przy księżycu. Stało się panu coś? Dobranoc. Dobranoc panu.
Dziadku? Gigi? Muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Muszę zabić twojego nauczyciela, bo jest szpiegiem. Zabić go? Dziadku. Przysłali go z dworu Cinów. Jak to? Skoro już do tego doszło, powiem ci prawdę. W naszym domu zbierają się buntownicy. Gość, który nas odwiedza regularnie przy każdej pełni księżyca, to posłaniec cesarza Pingxi. Przywozi nam pieniądze na powstanie i nazwiska ludzi w innych grupach. Wei Fun może być agentem Cinów. Qian Shun odkrył taki trop. Dlatego twój nauczyciel musi umrzeć. To niemożliwe. On nie może być szpiegiem, Gigi. Jesteś bardzo młodziutka. Lepiej zostaw tę sprawę dziadkowi. Nie pozwolę zabić Wei Funa. Mamo, pomóż mi przekonać dziadka. Teściu, może zmienisz zdanie. Dziadku, tu chodzi o naszą sprawę. Musimy zrobić to, co konieczne. Dziadku, nie zabijaj go. Jeśli tego nie zrobimy, to on kiedyś zabije nas wszystkich. Jakim cudem? On nawet nie zna kung fu. Cesarz mandżurski też nie zna kung fu, a jednak masakruje ludzi. Prawda? Mówcie, co chcecie. Nie możecie go zabić. Dlaczego? Bo ja go kocham. Wiedziałem, że tak będzie. Miłość cię zaślepiła. Dziadku, wiem, że go kochasz, ale z czasem go zapomnisz. Na pewno nie, bo co? Mów. No dobrze. Gdybyś go zabił, zabijesz mojego męża. Co? Co wyście zrobili? Nie możesz go zabić. Jak mogłaś? Naprawdę to zrobiłaś? Byliśmy w gabinecie. Sami. Przestań. Jeśli on jest wysłannikiem Cinów, nie może tu zostać. Racja, musimy go zabić. Dziadku, jeśli musisz go zabić, to zabij i mnie. Gigi, nie płacz. Daruję mu życie. Ale musi się z tobą ożenić i nie może nigdy opuścić tego domu. Zagwarantujesz mi to? Oczywiście, on się zgodzi. Biegnę mu powiedzieć. Szykujcie się do wesela. Pan młody poczęstuje dziadka herbatą. Panna młoda poczęstuje dziadka herbatą. Dziadku.
Pomóż DJ to włożyć. Weź ten jadeitowy wisior. Liczę, że iPhone zostanie u nas na zawsze. Uklęknijcie. Przyjmijcie rozkaz cesarza. Wei Jingfeng utracił stanowisko uczonego przy dworze. Dziękujcie cesarzowi. Co się dzieje z Weifonem? Za co to, panie? To rozkaz cesarza. Z listu wynika, że rodziny z południa i północy szykują ludzi do walki. Tak. Tu jest spis nazwisk. Proszę dobrze go schować. Bogan, ukryj to. Proszę usiąść. Pan także. Proszę przekazać dowódcy, że czekamy na rozkazy. Dokąd się wybierasz w środku nocy? Na przechadzkę. Nie możesz spać? Myślałem o rodzicach. Jestem tu od 4 miesięcy. Tęsknię za nimi. To jest twój dom. Tak, ale oni zostali tam. Chciałbym ich zobaczyć. Pojedziesz ze mną? Z tobą? Dziadek nie pozwoli. Pozwoli. Jest rozsądny i sprawiedliwy. Czemu miałby nam zakazać? Może ja z nim porozmawiam? Z rozkazu cesarza Wei Jingyuan zostaje aresztowany. Wszyscy domownicy zostają aresztowani jako przestępcy. Dziękujcie cesarzowi. Panie, zabrać ich. Gigi, minęły już prawie 2 miesiące. I co? Z czym? Z wyjazdem do moich rodziców. Zapomniałam. Jak mogłaś? To ważne. Zapytam następnym razem. Nie trzeba. Sam zapytam. Czekaj. Dziadku, musimy porozmawiać. Chciałbym... Mów śmiało. Nie byłem w domu pół roku. Moi rodzice nie wiedzą nawet, że się ożeniłem. A gdzie oni mieszkają? W stolicy. Chcesz jechać do domu, tak? Chciałbym pojechać z Gigi, pokłonić się rodzicom i przodkom.
Musicie jechać? Tak, dziadku. Ale nie smuć się, niedługo wrócimy. Dobrze, jedźcie. Kiedy chcecie wyruszyć? Im wcześniej, tym lepiej. Może jutro? Dobrze. Rano sam was wyprawię w drogę. Dziękuję, dziadku. Powiem Gigi. Ale z ciebie gada. Nie umiesz załatwić nawet prostej sprawy. Rozmawiałeś z dziadkiem? Tak, i zgodził się. Powiedział, że po porannym hołdzie przodkom sam wyprawi nas w drogę. Tak powiedział? Co ci jest? Nie płacz. Odwiedzimy moich rodziców i szybko wrócimy. Nie rozumiesz. Dziadek nie wypuści cię stąd żywego. Niby dlaczego? Był bardzo serdeczny. Te jego słowa o wyprawieniu nas w drogę mogły znaczyć poddanie cię pięciu próbom i uśmiercenie ciebie. Co mam robić? Już po tobie. A mąż i żona powinni umrzeć razem. Co ty? Ubiegnijmy ich. Ucieknijmy w nocy. Ucieknijmy? To znaczy, przebierz się. W co? W jakąś skromną odzież na drogę. Panie, Gigi bardzo kocha męża i pojedzie z nim, a wtedy liczę, że z czasem zrozumie zasady, jakie obowiązują w rodzinie. A jeśli wyruszę z nim, co wtedy? Zasady zaczną obowiązywać. Na co te liny? Do przejścia przez mur. Tym osłonisz klatkę piersiową. Kto pilnuje głównej bramy? Wujek Chun. Cien Chun? Wujku Chun, proszę państwa, ja tylko wykonuję rozkazy. Wujku, czy możesz nas przepuścić? Jazda. Uciekaj, Weifon. Biegnij, Gigi.
Wujku Chun. Uważajcie na siebie. Chodźmy. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że znasz kung fu? Później ci wyjaśnię. Teraz pora na czwartego wuja. Racja. Nie może usiedzieć na miejscu. Jest nerwowy jak koń. Ma temperament. Musimy uważać. Dobrze sobie radzi z mieczem, ale możemy wykorzystać jego słabość. Nerwy. A przy pierwszej okazji uciekniemy. Chodź. Gigi, naprawdę musisz z nim iść? Muszę iść za mężem. Ale ty tego nie zrozumiesz. Bezczelna. Nie jest żonaty, więc jak miałby zrozumieć? Skąd znasz kung fu? Ja go nauczyłam, żeby dał ci radę. Jaka kobieta chciałaby takiego choleryka? Może wuja jest eunuchem? Nie z takim temperamentem. Jak zostanie eunuchem, to mu przejdzie. Gigi, biegnij. Szwagierko, Bausą. Szwagrze, tej sali pilnujemy my dwie. Wszystko mi jedno. Tu chodzi o zasady w rodzinie. Idź proszę. Dziękuję, ciociu. Dziękuję, mamo. Chodźmy. Mamo, jeszcze mnie nie pokonaliście. Mamo, puść nas. Mamo, odsuń się. Gigi. Miękkie ostrze. Dziękujemy, mamo. Nie mnie dziękuj, to był pomysł cioci. Dziękujemy, ciociu. Wstańcie, tak jest. I twoja matka i ja wiemy, jak to jest stracić męża. Teraz jest kolej twojego trzeciego wujka. On włada mieczem tak dobrze, że na pewno pokona was oboje. Poradzą sobie, tylko jeśli ty im pomożesz. Bausą, kto ma pomóc twojej córce, jak nie ty? Idź. Chodźmy. Arso.
Nie wstawiaj się za nimi. Puść ich. Niech idą. Gigi może iść, ale jej mąż musi zostać. Dlaczego chcesz ich rozdzielić? To zależy, jak przejdą tę próbę. Wuju, pozwól, że ja zacznę. Wuju? Nie daliście radę, ale jest jeszcze twój dziadek. Spokojnie. Mama nam pomoże. Córeczko. Mamo. Mamo. Staw się za nami. Dobrze. Złóżcie broń. Wybacz nam. Dziadku, mieliście wyruszyć jutro. Dziadku, wrócimy. A z wami pojawi się cała armia Chinów. Nieprawda. Gigi, należysz do naszej rodziny i nie powinnaś wyjeżdżać. Skoro ja należę do rodziny, to mój mąż także. Nie możemy go skrzywdzić. Przecież jestem twoją ulubienicą. Dziadku, tym bardziej powinnaś zostać. Dziadku, chcę tylko odwiedzić teściów. Już nie pamiętasz, co ci mówiłem, kiedy prosiłaś mnie, żebym go nie zabił? Ale to jest mój mąż. Musisz z nim iść? Dziadku, wybacz. Nie zasługujesz na ten jadeit. Dziadku. Panie. Mój mąż zmarł dawno,
osierocając mnie i córkę. Zresztą to twoja jedyna wnuczka. Nie będzie spiskowała przeciwko nam. Daj im odejść, proszę. Gigi nie jest już moją wnuczką, a jej mąż nie jest twoim wzięciem. Łapcie broń. Dziadku. Panie. Szybko. Dziadku. Przestań. Dziadku, co robisz? Puść ich, panie. Uwaga, cios energetyczny. Gigi. Córeczko. Uciekaj, szybko. Uciekaj. Uciekaj. Do mnie. Łapać go. Gigi.
za nim, szybko. Dawać konie. Musiał się gdzieś ukryć. Trzeba użyć łuków. Wyjąć łuki. Strzelajcie. Za nim. Dziwne. Gdzie trup? Dostał tyle strzał, że musiał zginąć. Wracamy. Jazda. Cios energetyczny.
Proszę. Proszę dalej. Wujku? Kto to? Weifeng. Wiem, jakie zasady obowiązują w tej rodzinie. Wchodzi się i wychodzi, pokonując próby. Zawiadom starego pana, że przyszedłem. Zawiadomić pana. Zabezpieczyć okna i drzwi. Witaj, trzeci wuju. Jeszcze żyjesz? Wybierz broń. Oh!
Wuju, dawnośmy się nie widzieli. Nadal okropny z ciebie nerwus. Gigi miała rację. Jesteś jak dziki rumak. A może raczej jak dziki osioł. Wuju, śmiało pokaż, co potrafisz. Nie myślałem, że wrócisz. Przecież to zapowiedziałem. Ilu żołnierzy Chinów przyprowadziłeś? Ani jednego. Wróciłem pomścić Gigi i jej matkę. Jakim prawem? To nasze rodzinne sprawy, nie twoje. Gigi należała już do mojej rodziny. Nie uznaję cię za członka rodziny. Zwyciężyłeś w 4 próbach. Powiedz, czego jeszcze chcesz? Musisz mi oddać jadeit Gigi. Mam go tutaj. Weź go sobie. Chętnie zobaczę twoje ciosy energetyczne. Niezłe. Co to jest? Nic szczególnego. Styl modliszki.
Tajny spis? Jakim cudem? Po to się wkradłem do waszej rodziny.